Pozostaje jeszcze jedna ważna sprawa. Odcięto. Z której strony odcięto? Czy z początku, czy z końca? Jedni proponują jedno, drudzy proponują drugie. Pamiętacie, gdy mówiliśmy, jak czytać proroctwa, jak je rozumieć? Jeżeli one należą już do czasu i są wypełnione, to historycznie pooglądać ten czas, jak to było. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu do pomazańca księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rękiem i rowami miejskimi. Będą to ciężkie czasy. To jest Biblia Warszawska. Biblia Warszawska w niektórych tych momentach jest taka niezdecydowana. Na pewno trudny tekst, ale chyba nie na tyle trudny, bo inne komisje przekładu sobie z tym dosyć dobrze radziły. Biblia Gdańska to jest końcówka XVI wieku przecież. Przeto wiedza zrozumiej, to jest ten tekst poniżej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza wodza będzie 7 tygodni, potem 62 tygodnie, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie. A te czasy będą bardzo trudne. Popatrzmy, że tutaj mamy połączone te dwa odcinki, 7 tygodni i 62 tygodnie. Obydwa trzeba doliczyć, żeby wiedzieć, kiedy przyjdzie Mesjasz. Od kiedy należy liczyć? Od objawienia się słowa o ponownej odbudowie Jeruzalemu. Jesteśmy w tamtym czasie w roku 538 czy 9. Czy wtedy już taki dekret był? Nie. Nie było takiego dekretu. Co znaczy to stwierdzenie, odkąd objawiło się słowo? Niektóre komisje idą w kierunku od czasu, gdy się objawi to słowo. Ale gdyby nawet stać na stanowisku, gdy się objawiło, to Stary Testament daje nam wiele przykładów wykorzystania czasu przeszłego, który zrealizowany dopiero będzie w przyszłości. Czytaliśmy dzisiaj tekst z Księgi Izajasza z 9 rozdziału i tam było powiedziane: dziecię narodziło się nam, syn dany jest nam. To było 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. A o kim mowa jest? O Jezusie Chrystusie. O tym Mesjaszu. Biblia w proroctwach szczególnie posługuje się takim językiem. Bibliści, tego mnie kiedyś uczono na Akademii Namiodowej, że bibliści ukuli nowy czas, nowy termin gramatyczny dla takich wyrażeń w Piśmie Świętym. Nazwali go perfectum propheticum. Czas przeszły w proroctwie. Wyrażenie w czasie przeszłym, ale to jest zawarte w proroctwie, które dopiero się wypełni. I dlatego ten przykład z tego wstępnego tekstu pomaga nam zrozumieć i ten zwrot tutaj. Bo takiego dekretu jeszcze nie było o ponownej odbudowie Jerozolimy, dlatego że do tej pory byli Babilończycy. Jeszcze nie było dekretów wolnościowych. Co więcej, później wyszło kilka dekretów wolnościowych. Przynajmniej 3. To był w 538, w 536 roku, a więc dokładnie wtedy, gdy kończyło się od 605 roku tych 70 lat Jeremiasza. Wyszedł dekret wolnościowy, wydał go Cyrus.
Wielu Żydów, około 50 tysięcy, wyszło z niewoli, otrzymali dużo dóbr różnych, pieniędzy i zboża, i bydła, i zaczynali coś robić w tej ojczyźnie, która leżała odłogiem i była spustoszona. Głównie starali się odbudować świątynię, bo też dekret Cyrusa pozwalał im na odbudowę świątyni. Nie zapomnijmy. Zaraz na ekranie pokaże się ten dekret Cyrusa. On dotyczy tylko odbudowy świątyni jerozolimskiej. Wiemy, że doszło do nieporozumień, niesnasek w Judei. Samarytanie chcieli pomagać, Judejczycy odmówili. Tamci zaczęli się mścić, zaczęli skarżyć donosy, oskarżać politycznie naród izraelski. Wobec tego wstrzymano budowę, a ktoś chyba, kto stał za intrygą, starał się też zatrzeć dokument Cyrusa. Szukano go wszędzie i nie mogli go nigdzie znaleźć. Dopiero w 519 roku, przed naszą erą, Dariusz, nie ten Dariusz Med, Dariusz Pers, odnalazł w Ekbatanie ten dekret Cyrusa. Wznowił go, nadał mu moc obowiązującą i Żydzi mogli na nowo podjąć kontynuację budowy świątyni. W 519 roku robili to już tak sprawnie, że po 3 latach świątynia była przeznaczona do użytku. 3 lata. Tak długo Żydzi, tak krótko Żydzi niczego konkretnie nie budowali. Tam się wszystko na dziesiątki lat rozkładało. I trzeci dekret to był dekret Artakserksesa, wydany w 7 roku jego panowania, czyli historycznie jest to rok 457 przed Chrystusem, przed narodzeniem Chrystusa. I mówił tak: wydaję zarządzenie, którego mocą każdy, kto w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapłanów, lewitów i pragnie pójść z tobą do Jeruzalemu, niech idzie. To było adresowane do Ezdrasza. Ponieważ przez króla i jego 7 doradców zostałeś posłany, aby według zakonu twojego Boga, który masz w swojej ręce, zbadać sprawy Judei i Jeruzalemu. Ezdrasz mówi, ty masz się zająć, Artakserkses mówi, ty masz się zająć tymi sprawami. Ezdrasz poszedł. Był bardzo uduchowiony człowiek, bardzo dobry człowiek. Minęło 15 lat i nic się nie stało z odbudową. Nehemiasz, który był dalej w Persji, dowiedział się o tym, był tak poruszony, że jego wygląd się zmienił. Król był zaniepokojony jego wyglądem. Ten sam król Artakserkses, to było po 13 latach, w 20 roku swojego panowania, pozwala mu tam iść. To był organizator. I on spowodował, że w krótkim czasie odbudowano mury, postawiono baszty, postawiono straże i wtedy ta państwowość izraelska mogła zaistnieć i miasto było odbudowywane. A więc który z tych 3 dekretów jest dekretem, do którego nawiązuje Gabriel? Od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolimy. 457 rok. To jest początek. I tu zaraz na samym wstępie, skoro 457 rok to jest początek 70 tygodni, to pogląd, że ten ostatni punkt z tych, co miało się wydarzyć w ciągu 70 tygodni, to jest namaszczenie świętego świętych, że dotyczy świątyni Zorobabela, odpada. Bo świątynia Zorobabela była w 516 roku oddana do użytku, a to jest dekret z 457 roku. A więc mamy różnicy tutaj parędziesiąt lat.
tych 70 tygodniach świątynia nie była budowana, nie była odnawiana, a więc nie była namaszczana do służby. Od wyjścia słowa o przywróceniu, zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica Przekopanie. Te czasy będą bardzo trudne. Rzeczywiście ten okres poniewoli babilońskiej, który miał być dla Izraelitów nowym niebem i nową ziemią. Tak to przedstawiał Izajasz, tak przedstawiał również Ezechiel. Ezechiel mówił, jaka cudowna będzie ta nowa świątynia. Nic z tego się nie ziściło. Jak po grudzie wszystko szło. Nanieśmy sobie na historię właśnie ten czas. 457 przed Chrystusem dekret Artakserksesa. 490 lat doprowadza nas do 34 roku naszej ery. Najpierw 7 tygodni, czyli 49 dni, lat, to będzie 7 siódemek. Dochodzimy do roku 408, kiedy wreszcie to się wszystko poukładało. Następnie 62 tygodnie, czyli 62 razy te siódemki, doprowadza nas do roku 27 naszej ery. A więc nasza era wypada jeszcze w tych tygodniach, które dotyczą okresu 62 tygodni. Tu następuje przełom. Dochodzimy do 27 roku. Zostaje ostatni tydzień. Podzielony jest według Daniela 9 rozdziału na dwie równe połowy. I w 31 roku następuje śmierć Mesjasza, rozdarcie świątyni, w świątyni zasłony i koniec tego wszystkiego, co było związane z ziemską służbą świątyni jerozolimskiej. Zwróćmy uwagę na pewien tekst z Ewangelii Łukasza, bo Łukasz mówi nam, i jeszcze jedno, żebyśmy wiedzieli, że to jest początek 2300 wieczorów i poranków. A więc automatycznie, samorzutnie to pojawia się, że 70 tygodni odcięte jest od początku tego mare, od początku tych tajemniczych 2300 wieczorów i poranków. Bo całe mare, cały okres to jest 2300 wieczorów i poranków, czyli 2300 dni, lat. Tyberiusz, cesarz rzymski, panujący od 12 do 37 roku naszej ery, w 15 roku swojego panowania, gdy namiestnikiem Judei jest Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrachą iturejskim, trachonickim Filip Bradiego, tetrachą abileńskim Lizaniasz. Popatrzcie, jak mocno osadzone źródłowo w historii jest ten 15 rok Tyberiusza. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, a więc uzasadnienie nie tylko w historii, ale i w tej posłudze świątynnej, występuje nad Jordanem Jan Chrzciciel. I ten rok, 15 Tyberiusza, to jest rok 27 według naszego kalendarza. Według kalendarza żydowskiego ten rok 27 przypada od października 27 według naszego kalendarza, do października 28 roku. Taki komentarz zamieszcza tutaj, a sądzę, że rzetelny, bo potwierdzony wieloma innymi źródłami, komentarz z Biblii Poznańskiej w trzecim tomie, gdzie omawiane są Ewangelie. Po 60
dwóch tygodniach pomazaniec będzie zabity, czytam z Biblii Warszawskiej, i nie będzie go. To jest bardzo ciekawy tekst. Teologowie decydują się, że gdy Mesjasz będzie zabity, to go nie ma. W XVI wieku Biblia Gdańska mówi, po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Nie, to go podniesie, to go afirmuje, to po prostu będzie potwierdzenie, że on jest prawdziwym Mesjaszem. Jego grób nie może zatrzymać. A więc pozwólcie, że na tym tekście się oprzemy. Owszem, to miasto i tę świątnicę. Jakie miasto? Jerozolimę. I tę świątnicę, tę, w której rozdarła się ta zasłona. Skazi lud wodza przyszłego. Jaki lud miał skazić miasto i świątynię? Przyszły lud, to nastąpi dopiero w odniesieniu do śmierci Chrystusa w 31 wieku roku naszej ery. Kto zniszczył miasto i świątynię? Albo od tego zacznijmy, kiedy była zniszczona? Przed śmiercią Chrystusa czy po śmierci Chrystusa? Po śmierci. I Rzymianie tego dokonali. To był właśnie lud wodza przyszłego. Rzymian, którzy przyjdą i inwazję przypuszczą na to miasto i na tę świątynię. Tak, że koniec jego będzie z powodzią i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. Czyj koniec będzie z powodzią? O jakiej wojnie mowa? I o jakim pustoszeniu jest mowa tutaj? Popatrzmy na kolejne teksty. Chrystus umiera, ale jemu to nic nie zaszkodzi. Co miało oznaczać doświadczenia człowieka i Boga w kontekście przymierza? To, że przymierze, jeżeli ma być utrzymane w mocy, to ktoś musi zapłacić rachunki grzeszników. I to jest Mesjasz. To było przymierze między Ojcem i Synem. To było przymierze, którego poetycko opisuje psalmista w psalmie 85, kiedy to sprawiedliwość i łaska spotkają się i pokój, przebaczenie i sprawiedliwość pocałują się. Już nie trzeba składać ofiar baranków. I dlatego wiersz 27 mówi, odnosi się do Mesjasza, zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. To znowu kwiatek Biblii Warszawskiej. Zgodnie z oryginałem, wszakże wzmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim. Chrystus nie zawierał przymierza na krzyżu na jeden tydzień. To trudno zrozumieć, dlaczego w takim kierunku komisja wybitnych teologów i znawców języka poszła. Żadna inna nie odważyła się tego uczynić. W połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej. A więc powtórzone to wcześniej, zabity będzie Mesjasz. To będzie oznaczało koniec służby świątynnej. A przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie. Tam w wierszu 26 nazywał się lud wodza przyszłego. Tutaj wyraźnie ten 27 wiersz, on potwierdza i rozszerza to, uprzystępnia nam. Przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony. A więc
Rzymianie niszczą miasto i świątynię. To jest powiedziane przez wojsko obrzydliwe, ten pustoszyciel przyjdzie. Pamiętacie, gdy Jezus Chrystus mówił o zburzeniu świątyni, gdy odpowiadał na pytanie uczniów ukazujących mu piękno świątyni, powiedział, widzisz te gmachy i te wszystkie okazałości? On mówi, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie będzie rozwalony. Dlatego, gdy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia stojącą na miejscu świętym, ewangelista Łukasz mówi, gdy zobaczycie Jerozolimę od wojsk otoczoną, wiedzcie, że się przybliżyło jej zniszczenie. Uciekajcie. I tutaj do tego nawiązuje 9 rozdział. Przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenia na tego, który ma być spustoszony. Tak wygląda, że to, co zrobili Rzymianie w 70 roku naszej ery, to był pewien epizod w pustoszeniu świątyni. Oni zniszczyli świątynię ziemską, ale mały róg z 8 rozdziału i to miało trwać aż do skończenia tego okresu 2300 wieczorów i poranków, miał pustoszyć nie tylko ziemską, ale i niebiańską świątynię, sięgać do wodza, do tego, który jest Panem tej świątyni niebieskiej. A więc to pustoszenie rozpoczynają Rzymianie, ale później będzie pustoszenie dalsze i trwać będzie, aż ten pustoszyciel będzie zniszczony. Czyli śmierć prawdziwego Baranka Bożego położyła kres składaniu ofiar za grzechy ludzi. Symbol zastąpiła rzeczywistość. Tym samym ziemska świątynia kończy swoją służbę i znaczenie dla planu Bożego zbawienia. Naród izraelski z końcem 70 tygodni nie jest odrzuconym od zbawienia, jak to nieraz czytamy czy słyszymy. Gdy kończy się 70 tygodni, naród izraelski traci uprzywilejowany status Bożego przedstawiciela na tej ziemi, Bożego misjonarza, Bożego nauczyciela. Apostoł Paweł w liście do Rzymian na ten temat kilka rozdziałów napisał. 9, 10, 11, gdzie tłumaczy, że jest inaczej. Żydzi od tej pory już nie mają tego uprzywilejowania, jaki mieli w Starym Testamencie. Reprezentantem Boga będzie lud, który z ciemności do cudownej światłości został powołany. I te same obietnice przymierza, które Bóg dał Żydom pod górą Synaj, otrzymują wszyscy, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. A więc śmierć prawdziwego Baranka Bożego położyła kres składaniu ofiar zwierzęcych za grzechy ludzi. Symbol zastępuje rzeczywistość, tym samym świątynia ziemska kończy swoją funkcję. Oglądaliśmy już jeden wykres 70 tygodni. Popatrzmy jeszcze na ten, a więc te daty inaczej to jest rozmieszczone, ale 48 to jest pierwsze 7 tygodni, następnie 62 tygodnie do roku 27. 31 rok to śmierć Chrystusa i 34 to jest zamknięcie 70 tygodnia, koniec uprzywilejowania tego narodu, który był domeną przez 1500 lat w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie ludem Bożym są, do grona ludu Bożego zaliczeni są wszyscy bez względu na rasę, pochodzenie, płeć, status społeczny, ekonomiczny i tak dalej. Wszyscy, którzy w Chrystusa jesteśmy ochrzczeni, oblekliśmy się w Niego i do Niego należymy. Czy pamiętacie tę pomoc,
jak rozumieć księgę proroka Daniela? A więc jeżeli chcemy mieć ten pełen obraz, to mówiliśmy w pełnym kolorze, to musimy przepuścić go kilkakrotnie przez bębny maszyny drukarskiej. I każdy następny kolor na tę samą matrycę, to znaczy na to samo miejsce zaznaczone na matrycach wszystkich jednakowo, dołoży nam swój kolor, to wywoła jeszcze kolory poprzez nasączenie, intensywność i kolory, które są wypadkową nałożenia się tych czterech czy pięciu podstawowych. A więc drugi rozdział ukazał nam historię od czasów babilońskich do czasów powtórnego przyjścia Chrystusa. Siódmy rozdział podobnie, ósmy rozdział i teraz dziewiąty dołożył nam pewne szczegóły. Jeszcze mamy przed sobą rozdziały 10 do 12, ale tym zajmiemy się za miesiąc w czerwcu. Popatrzmy na to jeszcze inaczej, na tę synchronizację, niż tylko przez te klisze czy matryce maszyny drukarskiej. Babilon według drugiego rozdziału to złoto, Medopersja to srebro, miedź i tak dalej, metale i odpowiedniki rzeczywistości historycznej. W siódmym rozdziale to już nie będą metale, to już będą zwierzęta dziwne, różne, ale zwrócona uwaga jest już nie na wartość jakichś kruszców, jak w drugim rozdziale, ale na wartość moralną, czy brak tej wartości, zachowania tych zwierząt. I tu, gdzie glina i żelazo było, popatrzmy, jak ten obraz nam się zagęszcza z uwagi na siódmy rozdział. Już tam będzie 10 rogów. Tego nie było w drugim rozdziale. Niektórzy mówią, było, bo było 10 palców u stóp. Przepraszam, drugi rozdział nie upoważnia nas do wyliczania 10 państw Europy, które pokonały Imperium Rzymskie. Bo 10 palców wyrosło na zachodniej części Imperium. Wschodnia część jeszcze do 1453 roku jako Imperium Bizantyjskie istnieje. Co więcej, drugi rozdział, gdy dokładnie czytamy, to tam nie chodzi tylko o palce, ale i stopy. Jeżeli liczymy palce, bądźmy konsekwentnie i powiedzmy, a czym stopy są? Bo materiałowo i gabarytowo to więcej jest stóp jak palców. Do wyliczania 10 upoważnia nas tekst 7 rozdziału, ale nigdy 2 rozdziału. Czasem awansem, bo już znamy 7 rozdział. Chcemy wczytać myśli z 7 i przemycić je do 2. Jest inaczej, gdy pozwalamy, że historia się wyjaśnia tak, jak się wyjaśnia. W 7 rozdziale już nam się pojawi mały róg. Po upadku Imperium Zachodnio-Rzymskiego, po ukonstytuowaniu się 10 tych państw. I tam dokładnie pada to określenie 10 i ten mały. W 2 rozdziale była interwencja Boga przez to, że kamień uderzył. 7 rozdział mówi, to nie było coś arbitralnego, to nie było coś, że Bóg zdecydował i tak będzie. Nie, będzie sąd, który o tym zadecyduje, że ten kamień upadnie. Jakie będą losy tej ziemi po upadnięciu tego kamienia. 8 rozdział, dzisiaj rano mówiliśmy, już nie ma Babilonu. Na tronie jest ostatni panujący, ale nawet wizję Bóg daje tam w krainie Elam prorokowi. Wraca nam język hebrajski, którego nie było od 2 rozdziału wiersza 4. Wraca hebrajski, bo wraca świątynia. Wracają sprawy świątynne, nawet zwierzęta reprezentujące narody, które się pojawią, są zwierzętami, które nas naprowadzają na służbę codzienną i roczną w świątyni izraelskiej. Mały róg nie występuje po 4 zwierzęciu czy po 4 metalu. Mały róg nam rozmywa te wyraźne podziały
i ukazuje się już pod koniec panowania Grecji. Małe początki, przebiegłość, atak na prawdę Bożą, atak na świątynię, atak na lud Boży. Podobne cechy jak w 7 rozdziale. I 28 rozdział w końcówce mówi nam, że ta odnowa, ten sąd, o którym Daniel powiedział, gdy wyznaczał czas, czasy i pół czasu, które doprowadzały nas do rewolucji francuskiej 1798 rok i było orzeczenie, a potem będzie sąd. 8 rozdział mówi nam, kiedy jest to potem. Wtedy, kiedy będzie Jom Kippur. A kiedy będzie Jom Kippur? Gdy skończy się 2300 wieczorów i poranków. Myśmy na razie mówili o rozpoczęciu tych 2300 wieczorów i poranków poprzez wprowadzenie na arenę wydarzeń 70 tygodni. Odnowa prawdy funkcji świątyni, oczyszczenia świątyni, ukaranie winnego i to bez udziału ręki, co podkreśla akcent z 2 rozdziału. Kamień był też bez udziału ręki. Popatrzmy, co nam czyni 9 rozdział. Ile on nam dodaje szczegółów, jak zagęszcza, jak to eksponuje wszystko. Już nam mówi o losach narodu izraelskiego w czasie, gdy baran panuje. Już od tej pory i tak będzie do końca księgi. Księga zajmować się będzie głównie narodem wybranym, czy to staro, czy nowotestamentowym i to łatwe będzie do wychwycenia. 457 i te wszystkie daty, które tutaj są. W 476 to jest upadek Imperium Zachodnio-Rzymskiego i dalej toczy się ta wojna, która się rozpoczęła zniszczeniem Jerozolimy i świątyni w 70 roku. Postanowione spustoszenie tutaj w 538 roku, co potwierdzi 11 rozdział i mocno zaakcentuje, i wyznaczony kres spustoszenia. Spustoszenie będzie aż do czasu, gdy dojdzie do tego wyznaczonego kresu dla spustoszenia. A kiedy to jest to spustoszenie, ten kres? Koniec 2300 wieczorów i poranków. W pomniejszeniu mamy ten sam wyrok, ten sam wykres, ale teraz popatrzmy, skoro to jest wycinek, to zostało nechtach wycięte z tego okresu dłuższego, a w tym przypadku jest to okres 2300, to jest to mare, to zostaje nam jeszcze 1810 lat. Myśmy doprowadzili do 34 roku. Gdy doliczymy 1810 lat, to dowiemy się, kiedy kończy się 2300 wieczorów i poranków. 1844 rok. Co wtedy miało się stać? Dużo miało się wydarzyć. Wszystko, co było spustoszone, wszystko, co było zniszczone, zaćmione, miało ujrzeć światło dzienne. I już wiemy, z uwagi na zrozumienie kwestii sądu, czemu poświęciliśmy kiedyś całe nasze spotkanie, że będą wydarzenia, które będą się dziać w niebie i to będą te, które widzimy. Sąd przedadwentowy, Jom Kippur. Ostatnia faza służby Jezusa w niebieskiej świątyni. To jest tam w niebie, a na ziemi restauracja prawdy Bożej, która została podeptana tutaj na tej ziemi. Zwiastowanie Ewangelii wiecznej i ostatnie orędzie Boga do człowieka. To ma się rozpocząć od 1844. Tak nas doprowadza proroctwo. Ale to proroctwo mówiło nam o czasie też narodzenia, przepraszam, nie narodzenia, ale pojawienia się Mesjasza i śmierci Mesjasza. Wyobraźmy sobie, że urodziliśmy się gdzieś w Chinach. Jesteśmy buddystami.
Indiach, które z odmian hinduizmu jest naszą domeną. Mamy innych bohaterów, mamy innych wodzów, mamy innych założycieli tych religii. Jesteśmy wyznawcami islamu. Mamy innego najważniejszego po prostu proroka, którego hołubimy. Dlaczego mielibyśmy wierzyć, że Jezus z Nazaretu jest tym, który jest godzien tej czci i że On jako Zbawiciel ludzkości rozwiązuje cały problem grzechu i gwarantuje nam zbawienie? To, żeśmy się urodzili w świecie chrześcijańskim, to są dodatkowe nasze punkty. Mamy kilka punktów form. Jesteśmy do przodu. A gdybyśmy się urodzili gdzie indziej, ludzie mówią, a czy to nie wszystkie drogi prowadzą do Boga, obojętne jak Go kto nazywa? Zbawienie jest w każdym, który prowadzi do Boga. Czy tak jest naprawdę? Czy każdy z przywódców i założycieli potężnych, potężniejszych, niektóre jak chrześcijaństwo kierunków religijnych, jest zbawczy? Jest Mesjaszem? Jest odkupieniem dla swoich wyznawców? Okazuje się, że Chrystus różni się od wszystkich tych ludzi, skądinąd zacnych i wielkich, którzy życie swoje idei oddali i poświęcili, bardzo często prowadzili bardzo szlachetne życie. Różni się tym, że On jedynie jest istotą bezgrzeszną, że On jedynie jest Stwórcą, który przyszedł na ten świat ratować swoje stworzenie. I dlatego On jedynie posiada kwalifikacje, aby tak się stać mogło. Jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, mówiliśmy już, o Nim było ponad 300 proroctw w Starym Testamencie. Chciałbym zwrócić uwagę na niektóre z nich, które się wypełniły w Nim. A więc Zachariasz w 12 rozdziale mówi o śmierci Jezusa Chrystusa w szczególny sposób. Spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. Inne teksty mówią, przybili ręce moje, nogi moje, bok mój został przebity. Popatrzmy, jak to się wypełniło w Jezusie Chrystusie. Pośrodku ukrzyżowany wśród złoczyńców. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przepodli ręce moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje, o suknie moje los miotają. Popatrzmy, ile szczegółów tutaj jest i jak to się wypełnia. Nawet to rzucanie kości, rzucanie losów o szaty Jezusa Chrystusa. W Jerozolimie, gdy kto był, to wie, gdy idziemy Via Dolorosa w kierunku miejsca, gdzie, jak tradycja mówi, został ukrzyżowany, jest miejsce zaznaczone litostrotos, kamienny bruk. I tam, gdy wejdziemy, zobaczymy z czasów rzymskich makiety gier, gdzie żołnierze rzucali losy, rzucali kości, grając o to czy o tamto. Prawdopodobnie to tutaj na kamiennym bruku rozegrało się to proroctwo. Proroctwo mówiło, że kości jego nie będą złamane. Obrząd paschalny zalecał i nakazywał, aby baranek został w całości przyjęty, ale kości jego nie mogą być złamane. On symbolizuje baranka, któremu nie złamią kości. To będzie wyróżnik Mesjasza od wszystkich innych samozwańczych Mesjaszy. Gdy Chrystus zmarł, a już słońce miało w piątek zachodzić, zadbano o to, by ciała nie wisiały na krzyżu, aby przyspieszyć śmierć. Łamano skazańcom golenie. Ból, cierpienie, wykrwawienie dodatkowe, otwarte złamania.
Połamali golenie jednemu łotrowi po jednej stronie, drugiemu przyszli do Chrystusa. Okazało się, że Chrystus już nie żyje. Nie połamano Jego kości, ale wypełniło się kolejne proroctwo, że przebity został Jego bok. Dalej modlitwa za oprawców. To było zaskakujące. Chrystus milczał cały czas, ale gdy się odezwał, to była troska o innych. Wygląda na to, że wszystkie proroctwa starotestamentowe, gdy na nie popatrzymy, to możemy na treści Starego Testamentu, jak z puzli, ukazać postać, ukazać sylwetkę Mesjasza, który miał się narodzić. Ona się nam jawi w miarę, jak znajdujemy odpowiednie teksty biblijne. Ta cudowna postać naszego Zbawiciela, a Daniel podaje czas, kiedy to nastąpi. Kiedy wystąpi jako Mesjasz, to jest 27 rok naszej ery, i kiedy umrze po 3,5 latach służby mesjanistycznej. W 25 wierszu 9 rozdziału w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej jest tak ładnie przełożony ten tekst oryginalny. Staraj się poznać to i zrozumieć. Od czasu zapowiedzi powrotu i odbudowania Jerozolimy aż do czasu księcia pomazańca upłynie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedzińce, mury, choć czasy wciąż będą pełne ucisku. A więc popatrzmy, tak wyraźne proroctwo było. Można było przeoczyć niektóre z jego atrybutów, nie zauważyć ich, nie być przy tym. Ale czas, który równo odmierzany był dla wszystkich? Jak to się stało, że ci, którzy czekali na Mesjasza, mając te proroctwa przez tyle wieków, rozminęli się z tymi proroctwami? Jak to się stało, że ktoś, komu zależało na tym, aby własny naród odrzucił własnego pomazańca, własnego Mesjasza i wzgardził Jego łaską i odwrócił się od Niego? Kto za tym stał? Ta sama istota, o której już wielokrotnie tutaj mówiliśmy. My nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. Wielu ludzi czuje nienawiść do dzisiaj chrześcijan, do Żydów, bo się mówi, że Żydzi ukrzyżowali Chrystusa. Naprawdę? No nie, poprawiają się Rzymianie, ale Żydzi zdecydowali o tym. Naprawdę? O tym zadecydował najpierw Adam i Ewa. A dzisiaj o tym, że potrzebujesz takiego Mesjasza, potrzebujesz każdorazowo, gdy grzeszysz i wyznajesz grzechy. I masz możliwość wyznać te grzechy. Popatrzmy, jak cudowny jest Zbawiciel. Nie dziwmy się, że jego wróg, jego osobisty wróg, niegdyś najbardziej świetlana i wspaniała ze stworzonych istot, nazywał się Lucyfer, oznacza jaśniejąca gwiazda, jutrzenka. To jest miano diabła z czasu, gdy jeszcze diabłem nie był. On to powoduje. On nie poprzestał na tym. Pamiętacie, że gdy Chrystus umarł i zmartwychwstał, to Żydzi ze skarbca świątynnego, który to skarbiec i świątynia, należały do Niego. On był Panem świątyni. Wzięli pieniądze, oddali żołdakom rzymskim, żeby kłamali, że zasnęli, a uczniowie przyszli i wykradli Go. Ta wieść się rozeszła. Ta wieść była na rękę wielu ludziom, którzy byli przerażeni tym trzęsieniem ziemi na Golgocie, gdy
Chrystus zawisnął na krzyżu. Nie tylko wtedy. Później wielu chrześcijan, Apollos według Dziejów Apostolskich, wsławił się tym, że on z pism przekonywał mocarnie Żydów, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym. Jest jedynym Zbawicielem. Jak to się stało, że podejmowano jeszcze potem, a nawet w średniowieczu, próby zablokowania proroctw, między innymi tego, o którym mówimy. Pokażę wam coś, co gdy pierwszy raz zobaczyłem, a było to już około 20 lat temu, nie wierzyłem. Sprawdzałem, spotykałem się osobno z wieloma wierzącymi Żydami, nawet czy to mesjanistycznymi, czy z Żydami, którzy przyjęli adwentyzm nawet. I pytałem, czy coś takiego mogło zaistnieć. I wszyscy mi potwierdzili, że to nie jeden raz. Ale pokażę wam na ekranie pewien dekret z czasów średniowiecza. Niech rozkruszą i rozpadną się kości palców i rąk tego, kto by odwracał karty księgi Daniela w poszukiwaniu czasu przyjścia Mesjasza. Wiecie, kto wydał taką klątwę? Stary naród przymierza. Niektórzy uczeni i rabini należący do tego ludu i dalej mówiący o przyjściu Mesjasza, bo ten to nie jest ten. Bo nie ma mocniejszego argumentu na to, że Jezus z Nazaretu jest, gdy na wszystkie wypełnione przez Niego proroctwa i zapowiedzi starotestamentowe nałożymy czas. To jest 27 rok naszej ery, kiedy staje się pomazańcem w wieku 30 lat. To przesunięcie 27 i jego wiek 30 lat to jest pomyłka w kalendarzach między juliańskim a gregoriańskim, który obecnie obowiązuje. Ale to jest zupełnie inne zagadnienie, którym teraz się nie zajmujemy. Nie dziwmy się, że jedni przez diabła zostali tak omotani, że myśląc, że Bogu przysługę czynią, ponawiają ofiarę Jezusa Chrystusa i każą ludziom w to wierzyć, że jeżeli w tym nie będą mieli udziału, to nie mają zbawienia. A innym, którzy nigdy na tę przynętę nie daliby się złapać, zakazano klątwą obwarowując szukanie czasu narodzenia Mesjasza w proroctwie Daniela. Rozmawiajcie z tymi, którzy etnicznie przynależą do narodu starotestamentowego, narodu wybranego, a dzisiaj są chrześcijanami. Co ich przekonało? Przede wszystkim, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem. Dlatego starsi Izraelscy wiedzieli, dlaczego taką klątwę rzucić. Bo ten naród stał się, odchodząc od Boga, również narodem zabobonnym. Zapomnieli, co powiedział i napisał Salomon, że klątwa niezawiniona nie spadnie. Że Bileam powiedział Balakowi, jeżeli Bóg błogosławi, to ja nie mogę przeklinać. Ja nie mogę odwrócić tego, co Bóg mówi, że jest tak i powiedzieć, że nie i odwrotnie. Czy Jezus jest Zbawicielem i Zbawicielem całej ludzkości? Tak. I my, chrześcijanie, mamy ten cudowny przywilej, że znowu jako lud przymierza, tak jak to powiedział apostoł Piotr, wy jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, abyście zwiastowali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To samo, co usłyszał Izrael pod górą Synaj. I dzisiaj, tak jak Chrystus nam zalecił,
Możemy iść na cały świat i powiedzieć wszystkim, by w gotowości czekali na Jego powrót, bo On powróci, aby nas zabrać do swojego Królestwa. Czuję, że w tym momencie chciałbym Bogu podziękować za to, czego dokonał w Jezusie Chrystusie. Jeżeli macie takie pragnienie, albo przynajmniej chcecie wziąć udział w tej rozmowie z Bogiem, zapraszam was do powstania. Stwórco i Boże nasz, bądź uwielbiony za cudowny plan zbawienia nas. Bądź uwielbiony za to, że nieraz, nawet gdy sądy Twoje dotykają nas, ale nie zapominamy o tym, kim prawdziwie jesteś, jak nas miłujesz. Jesteś gotowy wszystko przebaczyć, poprowadzić nas, uratować. I nie tylko nas, chrześcijan. Ty miłujesz wyznawców hinduizmu, miłujesz buddystów, mahometan. Ty miłujesz ateistów. Ty miłujesz każdego chrześcijanina, niezależnie od denominacji religijnej. I co najważniejsze, Boże, to jest przyjście do Ciebie, do jedynego Zbawiciela, bo nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko Ty, drogi Jezu. Chwała, cześć i uwielbienie, drogi Ojcze, niech będą Tobie, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu. Proszę o to i dziękuję. I dziękuję, że ukazujesz nam naszego wspólnego wroga, wroga całej ludzkości, abyśmy przestali walczyć między sobą, ale uchwycili się Ciebie i gdy będziemy przy Tobie, nie będziemy musieli nawoływać się do społeczności, to będzie najpotężniejszy ruch ekumeniczny, bo Ty nas połączysz. Dopomóż, aby gdy wrócisz, nie zabrakło tam nikogo, kto pragnie być zbawiony. Amen.